Cześć moi drodzy, witam serdecznie. UberSrej, kanał od gracza dla graczy i dzisiaj recenzja pierwszego włoskiego lotniskowca, którego dostajemy właśnie do gry. Aquila jest dostępna już w zbrojowni i dostępna za 12300 dublonów w najniższej cenie. No i porozmawiamy sobie, czy ten lotniskowiec rzeczywiście może wpływać na grę, czy wnosi coś ciekawego. No jednym słowem, recenzja okrętu. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, jesteśmy przy Aquili, moi drodzy. Na samym początku zapraszam Was na inne recenzje, które też robiłem. Linki będą pojawiały się u góry, m.in. Hornet z lotniskowców może Was zainteresuje. Ale teraz do samej żywotności Aquili i rozmieszczenia pancerza. Tutaj wszystko w niego wchodzi. To jest naprawdę leciutki lotniskowiec o bardzo małej puli HP i pancerzu i trzeba na to uważać. Nawet niszczyciele z przeciwpancernych będą zadawały dobre obrażenia tutaj, bo wejdzie. No ale tak wychodzi, jak Włosi zaplanowali sobie budowę tego lotniskowca, no to przerobili sobie okręt pasażerski, prawda? Roma bodajże nazywał się on i właśnie to jest właśnie na podstawie tego okrętu, na kadłubie tego okrętu zrobiona Aquila. No i drodzy, żywotność sobie zobaczyliśmy, 51100, więc szału nie ma. Samoloty, no właśnie, samoloty szturmowe i samoloty torpedowe. Takie posiadamy dwa rodzaje eskadry, nie ma tych samolotów dużo, ale co najważniejsze, tutaj mamy bardzo dobrą prędkość przelotową obu samolotów, obu typów, prawda, samolotów, które posiadamy. 214 węzłów i 209, to jest bardzo dobra łączna, taka średnia, bo rzeczywiście prawie najszybsze chyba są w grze. Szturmowe chyba najszybsze, jeżeli tak dobrze pamiętam, a torpedowe też jedne z szybszych. No, co prawda gorzej jest z żywotnością tych samolotów, no bo są rzeczywiście lekkie te RE-2001 i trzeba uważać na to, gdzie się podlatuje. Co do samolotów szturmowych, jako uzbrojenie, to pociski, rakiety przeciwpancerne, ładunek rakiet, 12 rakiet na samolocie, ale zadających bardzo nieduże uszkodzenia i przebijalność pancerza też bardzo nieduża. Dosyć szybko się przeładowują, bo na 52 sekundy już jeden. No oczywiście tutaj z poprawionymi parametrami dowódcy, ale no trzeba uważać. Liczebność klucza atakującego 5, prawda, samolotów w eskadrze i dodatkowo, moi drodzy, mamy takie dwa klucze atakujące. W przypadku bombowców torpedowych mamy tutaj liczebność klucza atakującego 2 i 6 na eskadrę, czyli łącznie będziemy mieli 3 takie klucze atakujące. Bombowce torpedowe mają ten plus, że posiadają dodatkową żywotność, ale tutaj problemem jest to, że torpedy są bardzo wolne, bo 30 węzłów standardowo, jeżeli sobie tego nie ulepszacie, bądź nie gracie z Sansonettim z ulepszonym, prawda, tam prędkością torpedy po zrzucie, zadają spore obrażenia, bo 7100, ale nie można powiedzieć, żeby było łatwo trafić takie ruchliwe i mobilne cele. Trzeba naprawdę przyłożyć się, bądź trochę mieć szczęścia, żeby dobrze tą torpedę polosowało. No, zasięg torped 3,5, wiadomo, dystans uzbrojenia 423. No, szału nie ma, naprawdę trzeba się opracować tymi torpedowcami, bo obrażenia z torped są bardzo fajne, ale no musi to wejść w przeciwnika, nie oszukując się, fajnie jak się trafia, a boli jak przeciwnik omija te torpedy rzucone już delikatnie nawet pod kątem, bo rzeczywiście one nie dopływają do niego, przeciwnik jest szybszy. Artyleria, moi drodzy, to symbolicznie 8 razy pojedyncze działa 135, to coś tam jest, tam nie oszukujmy się. Obrona przeciwlotnicza też nie należy do najlepszych wśród lotniskowców 8 tieru, 22 działa 20 mm, no i 12 165, tutaj wsparcie 35%, stałe uszkodzenia też nieduże, zasięg ognia 3,7, więc naprawdę musicie uważać, jak gracie przeciwko innym lotniskowcom, bo na kluczowym elemencie bitwy, kiedy już na przykład zostaje niedużo okrętów i lotniskowcy już potrafią walczyć ze sobą, bądź próbować walczyć, to możecie mieć problem, bo przeciwnik może dolecieć do Was i zrobić Wam poważniejsze obrażenia niż wyjamu, jeżeli nie gra Aquilu. Manewrowość okrętu
30 węzłów, prędkość stała, prawda, można sobie tam zwiększyć flagę, jeżeli bardzo potrzebujecie się szybciej obracać. Promień skrętu całkiem interesujący, bo 950 metrów to jest dosyć mobilny okręt, ale Aquila ogólnie nie sprawia wrażenia bardzo dużego okrętu, więc sama bryła okrętu pozwala powiedzmy samym tym wyglądem też dosyć dobrze skręcać. No i kamuflaż bez wziętych tutaj umiejętności, jedynie prawda, z tym co tutaj mamy. Mamy 13 i 4, moi drodzy, spota. Jeżeli chcecie brać kamuflaż, no to stracicie bardzo, ale to bardzo dużo dodatkowych, prawda, rzeczy. Przejdźmy do dowódcy, jakiego ja tutaj mam, a potem przejdziemy jeszcze sobie do wyposażenia. To jest dowódca 21-kowy, inaczej jest zrobiony Sansonetti, ale mniej więcej schemat zostaje ten sam. Na pewno bierzemy wszystko, co jest nam potrzebne, prawda, tutaj do tego, aby te samoloty przetrwały, aby no, ewentualnie szybkość eskadry była jeszcze fajniejsza. Czas przygotowania samolotów był krótszy, więc to nas interesuje. No i tutaj, prawda, uszkodzenia, aby były mniejsze, wytrzymałość samolotów, aby była większa. Ja brałem sobie ignorowanie ochrony przeciwtorpedowej 10%, no bo walczymy tak naprawdę na dwie rzeczy, na torpedy i rakiety przeciwpancerne, więc lepiej, żeby te torpedy wchodziły. No i brałem sobie wzmocnioną amunicję, dzięki temu te pociski przeciwpancerne, rakiety zadają troszkę więcej obrażeń. Tutaj dodatkowo jeszcze jest wzięty, prawda, zwiększony zasięg myśliwca spotującego, dlatego że mając dwie eskadry, nie posiadając zbyt dużo tego sprzętu, fajnie by było, żeby te myśliwce miały troszkę większy zasięg spota, osłaniały większą grupę naszych niż naszych okrętów, bądź ewentualnie wykrywały z większej odległości, większym promieniu przeciwników. Jest alternatywa, aby grać na torpedy, czyli po prostu można zniwelować sobie pociski przeciwpancerne, te 3%, jeżeli uważacie, że to jest malutko, no a wtedy walnąć sobie 5% prędkości od torpedy. Matematyka jest prosta, 5% już, prawda, z torpedy, patrząc tu na samoloty z 32 węzłów, to będzie 1,5 węzła, więc będziecie mieli prędkość 33,5 węzła około torpedy, plus jeżeli macie Sansonettiego, będzie to 7%, tak też nie możecie mieć, bo Sansonetti przenoszony tutaj na okręt premium jedynie rozwinie sobie skilla. Tak też tutaj ta zwinna rybka jest jakoś alternatywą, można tego użyć. No raczej bym wziął zamiast tego, no i coś tutaj jeszcze wybrał z jedynek, no bo tylko tyle nam zostaje. Ewentualnie możecie grać bez torped wtedy, no i zostaną wam jeszcze jakieś punkty do rozdzielenia. No ale przechodząc dalej, zobaczmy sobie wyposażenie tego okrętu, czyli co on takiego posiada. No dobra, mamy wyposażonko, moi drodzy, no przede wszystkim standardowo szybkość powracających eskadr, czas do ładowania silnika eskadry, modyfikacja. Tutaj, aby mieć minimalnie te dwa węzły więcej, 5%, można tutaj zastosować dowolną dodatkową rzecz, zależy czym wam się lepiej będzie grało, na przykład czas ataku samolotów szturmowych, bądź prawda, czas ataku bombowców torpedowych. No tutaj zwiększona żywotność, prawda, samolotów szturmowych, bo one jednak no, fajne obrażenia zadają. Jeżeli uważacie, że torpedowce będą lepsze, ja uważam, że szturmowe też robią dobrą robotę. No i oczywiście na ostatnim tutaj możliwym slocie czas przygotowania samolotów, aby jeszcze szybciej wracały, mimo tego, że grupa jest fajnie przeładuje te samoloty, to żeby je mieć, prawda, cały czas pod ręką, bo jak wylosuje was na ósemki, to musicie rzeczywiście bardzo, można powiedzieć, zachowawczo albo strategicznie grać tym okrętem, bo on wymaga tego, aby uważać na samoloty i robić bardzo precyzyjne ataki. Flagi na razie zamontowałem takie 3, jeżeli coś tam bardzo będę potrzebował, no na pewno na podpalenie odpadają, więc to logiczne. No i tu widzicie możliwe, prawda, elementy, jakie macie na samolocie rakietowym, szturmowcach, prawda, no i na torpedowcach posiadacie jeszcze napraweczkę. Szkoda, że nie ma napraweczki na rakietowcach, mogłoby to troszkę dodać takiej barwy na ten lotniskowcu, ale no kto wie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tymi dwiema eskadrami da się robić obrażenia.
teraz jesteśmy przy porównaniach. Dokładnie, Aquila Kaga, jeden z najpopularniejszych lotniskowców 8 tieru, August von Parseval, moi drodzy, czyli niemiecki lotniskowiec z rakietami przeciwpancernymi. To taki główny argument, dlaczego go tutaj wziąłem. No i po kolei, żywotność. Aquila, no prawie najmniejsza, chociaż Parseval dostaje, ma tylko 50 tysięcy, półtora więcej Aquila, więc strasznie aż tak nie jest, ale szału nie ma, bo już Kaga te 3 tysiące więcej. Artyleria, tak jak widzicie, rozwiniemy ten pasek, jest fajna, bo 6 km zasięgu, Kaga malutko, bo 4,5, ale Aquila strzela o wiele wolniej niż August. No wiadomo, prawda, Augusta można zrobić nawet pod sekundarkę dla zabawy. Obrona przeciwlotnicza tutaj jest, no, słabo bym powiedział. Jednak Kaga, te punkty tutaj są trochę zakłamane, bo jednak Kago zadacie fajne obrażenia, ale mocne w bliskim dystansie. A tutaj Aquila, no rzeczywiście coś tam sobie postrzela. Mimo wszystko punktowo wygląda to lepiej, więc teoretycznie będziecie mieli szansę zbić więcej samolotów przeciwnika. Manewrowość tu jest akurat interesująca w przypadku Aquili, to porównując do tych dwóch pozostałych okrętów. Prędkość maksymalna 28 węzłów, prawda, na Kadze, 31,8 na Augustusie, prawda, Parsevalu. A tutaj mamy 30, więc jest ok, ale promień skrętu jest imponujący na Aquili, bo 950 metrów, reszta skręca powyżej kilometra, prawda, taki promień skrętu, więc możecie się gdzieś zmieścić pomiędzy wyspami, może wyminąć na ręcznym torpedy. Jest szansa, aby to Aquilo co nieco pomanewrować, bądź zniknąć, schować się tam, gdzie potrzeba. No i czas przestawienia steru też oczywiście najkrótszy, to daje naprawdę fajny, mobilny lotniskowiec. Mobilny, no można powiedzieć zwrotny. O, to jest najbardziej sensowne porównanie. No i kamuflaż, tutaj też szału nie ma. 11 z powietrza, gdzie reszta też ma tutaj w okolicach 11. No i z powierzchni 13,4. No to tutaj najgorzej, więc trzeba uważać na Aquile, bo trochę się świecimy. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec, nie porównaliśmy samolotów. I porównajmy sobie samoloty na tych trzech lotniskowcach, tak abyście mieli jakieś zdanie, prawda, do tego, czym lata się właśnie na Aquili. Zacznijmy od prędkości, to nas najbardziej na początku interesuje. Aquila, moi drodzy, samoloty szturmowe 214, torpedowe 209. Kaga, nie musi się przełączać w ten sposób. Kaga, moi drodzy, 184, mniej, i 173, o wiele mniej. I Parseval 207, troszeczkę mniej, i 194, czyli jednak tutaj mamy jak najbardziej Aquila jest najszybsza. Ale jak wygląda żywotność? Tutaj też sprawdźmy, wróćmy do Aquili. 1307, malutko, i 1350. Na Kadze, moi drodzy, 1330 i 1700, więc Aquila jak na razie najsłabsza w obu wypadkach. No i mamy 1619 na Percivalu, tutaj z kapitanem to też robi różnicę, i 1770. Liczę tylko te eskadry, które posiada Aquila. Więc jak na razie wytrzymałość samolotów na Aquili jest rażąco widocznie słaba. Trzeba na to uważać, że rzeczywiście wszystkie perki wzmacniające na pewno się przydadzą. No i obrażenia, policzymy sobie tak na oko mniej więcej obrażenia na samolot, bo już nie będziemy się bawić w przeliczaniu na eskadrę. No tutaj mamy 1185 obrażeń, prawda, z rakiety na 12 rakiet, więc no, wychodzi ładnie, powyżej 10 tysięcy z rakiet można zadać, jeżeli to wszystko wejdzie. No i tutaj dwie torpedy, powiedzmy, jedna torpeda z samolotu 7 tysięcy na Kadze czy Shokaku. No mamy troszkę inaczej, mamy około 10 tysięcy z rakiet, ale obekowych, to jest też różnica, można wywołać pożar. Torpedy za to 5400, czyli mniej. Aquila ma naprawdę dobre torpedy jak na razie. No i Parseval, rakiety z samolotu, to tak mniej więcej na oko, też około 10 tysięcy, a mamy, jak dobrze wejdzie, też przeciwpancerne. Trzeba brać uwagę, że część może się nie wbić w pancerz przeciwnika. No i ładunek torped 4000, więc Aquila posiada ładne obrażenia z rakiet, ale te rakiety trzeba rzeczywiście dobrze trafić, to nie jest proste. Eskadra jest szybka, ale łatwo pada, więc mniej więcej taka charakterystyka. A zapraszam Was teraz, moi drodzy, na powtórki, taką kompilację powtórek, i przy okazji powiem swoje zdanie na temat tego, co sądzę.
I teraz kilka słów ode mnie na temat Aquilli i tego, jakim jest lotniskowcem w stawce wszystkich lotniskowców ósemkowych. Tak też, tak jak zauważyliście może tutaj na klipach, albo z tego co wam opowiadałem, samoloty są szybkie, niestety padają bardzo łatwo. Jeżeli traficie na zmasowany ostrzał przeciwlotniczy krążowników nawet niższego tieru, zgrupowanych okrętów, jest problem już, żeby te samoloty doleciały i wykonały bardzo dokładny nalot i przede wszystkim skuteczne względem ilości zadanych obrażeń. Drugą rzeczą jest to, że sam okręt jest delikatny i rzeczywiście łatwo go stracić, więc trzeba na niego uważać i tak samo trzeba dokładnie planować wszystkie swoje naloty, dlatego że czasami nie przebijecie się po prostu przez obronę przeciwlotniczą przeciwnika i wykonacie tylko jeden zrzut torpedowy, a fajnie by było jeszcze zrobić nawrotkę, bądź ewentualnie nawet wykonać dwa naloty rakietowe. Często warto szukać osamotnionych celów, to logicznie. Warto pomagać drużynie, dzięki m.in. ograniczonej ilości, ale zawsze posiadając je, czyli samolotom spotującym. Jednym słowem jest to lotniskowiec z kategorii trudniejszych do gry. Na pewno nie jest to Kaga, która pozwala nam na popełnienie kilku błędów, gdzie posiadamy bardzo dużą grupę przeładowczą. Na pewno nie jest to Lexington, który jest, bym powiedział, uniwersalnym lotniskowcem, dobrym na każde zło. Jest to na pewno, Aquilla jest na pewno lotniskowcem, który wpasowuje się w kanon lotniskowców wymagających. Nie zawsze będzie pasował do danej koncepcji grania, nie zawsze poradzi sobie z dziesiątkami, tak jak inne lotniskowce, ale na pewno jeżeli ogracie go, to będziecie nim zadowoleni. Czy cena 12 300 dublonów jest za niego sensowna? Uważam, że tak, no powiedzmy sobie, no są lotniskowce, które kosztują po 12 300, tak też niech ta cena nawet za włoskiego pierwszego lotniskowca będzie identyczna. No dobra moi drodzy, oglądajcie do samego końca te powtóreczki. Mam nadzieję, że te klipy właśnie z jednej bitwy, na której naprawdę udało mi się fajny wyciąg na Aquilli zrobić, wam się spodobają. No i przede wszystkim zaglądajcie do mnie częściej na kanał. Pozdrawiam, Uber Strike, kanał od gracza dla graczy, no i tam subik, prawda, like, w górę przydać. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej! Fondata.